Siema, w dzisiejszym odcinku będziemy losować, czy jemy jedzenie, które jest surowe, smażone, czy też gotowane, więc zobaczymy, jak smakują różnego rodzaju potrawy, panowie. Najgorsze to będzie mięcho. Surowe? Na pewno będzie. Ja pewnie, ja lubię surowe mięso. Pełnokrwiste, tak żeby krew ociekała. Nie, no. Jak jecie steka, to jakiego? No, najbardziej wysmażonego, jak dokładnie, się da. Ja dokładnie, ja to samo, nie? Znaczy, no czasami medium. Ale to musi być naprawdę dobry stek. No dobra, w każdym razie mam reklamy. Dobra, widzowie, więc na początek będziemy losować nie co jemy, tylko co zostawiacie pod tym filmem. Łapkę. Nareszcie! W końcu Jezu. Subskrypcja! W końcu dobijemy milion subów! Yes. Nareszcie! Dzięki, widzowie! Co, ale już 4 razy pod rząd było tylko łapka w górę. Tak, tak. I pierwszy raz tak, jest i przez to cały czas mamy tylko 800 tysięcy subskrypcji. Jak to jest mało? Malutko. Teraz w takim razie losujemy, co jemy, masz Grzesiu. Ja pierwszy? No, jakoś nice. Zaczynałeś pierwszy. Smażone chcę, albo gotowane, tylko nie surowe. Będziesz miał surowe. Nie. O nie, o nie, o nie. Smażone. Smażone. Surowe dalej jest oby coś dobrego. Smażone, smażone. Dobra, Zipek, co jesz, co jesz? Surowe, surowe. Jajem gotowane w takim razie. A jest zasada, że wszystko w tym odcinku zjadamy w całości. Nie. Ciekawe co mamy. Jajo, jajka. Co, a jak to się je? Co, fu. Nie, stary. Kura, wiesz jak kury znoszą jajka? Przez tyłek, stary, miała to w pupie, a ty... O, Zipek ma szejka! Ej, Zipek, dasz radę to zrobić? Nie wiem, nie ofu, wiem. Nie mogę na to patrzeć! Ej, chłopaki, ja też wylosowałem surowe. Źle to wygląda! Co? O nie! Co ty zrobiłeś? O nie. Dobre. Dobre. Dobra, dajcie mi chwilę. Czy mamy coś mega smacznego? No, jajko surowe. Co? Miód, smocha miód, jak to nie pachnie w ogóle! Ja już tego miodu nie zjem na pewno, działa. Nie? To działa, ale bardzo wolno niestety. No ale to masz jeszcze drugi chwilę. O nie, to jest najgorsze. Dawaj, Zipek, dopijaj. Będziesz... On jest kolejną kropelką. Zipek zżyga się. O, co on robi? Co on robi? W gardle ci stoi? To jajko? Kurką powoli. No to od razu. Wiesz, że stary, gdybym ja to tak jak ty, to bym już dawno żygał. W sensie... W ogóle... Ej, wydaje mi się, że to jest dawaj, trochę oszukiwanie, że z miodem. O, masz cały... Jest! Zrobił to. Strasznie mnie to brzydzi, jak on to je. No! Bo je to w taki obrzydliwy sposób. Trzeba to w mordzie spłuknąć. I teraz ja pierwszy losuję, bo ja nie losowałem w ogóle. Surowe. Nie! Znowu gotowane. Jesteś chory psychicznie. Czemu ty chcesz najgorsze? Co? Bo surowe jest najfajniejsze, stary. Nie. Dlatego, jest że najgorsze. Jest jakimkolwiek wyzwaniem. Yes! Czyli ja mam co? Smażone. Ja miał ich najgorzej. Zobaczcie, co teraz mamy tutaj. O, gotowana cebulka. Jeszcze z piaskiem jakimś. Co to jest? Piach? To brud. Z brudem, no. Nice. Do tego pieprzu? Nie no, pieprz to jest. Okej. Okay. No ja mam przepyszną w sumie cebulkę. Przyprawione. Boka. Ale można? Wy zabieracie, przecież wy macie swoje. Ale chciałem sprawdzić, stary. Ej, to się nie powinno liczyć jako smażona cebula, bo tu masz jeszcze ciasto. Czy ja mam cebulę z ciastem? A ty masz z wodą cebulę, też się nie powinno liczyć. Ej! Ale chłopaki! Lepiej zjadaj swoją cebulę, bo musisz zjeść ją całą. O, mam gorąca. Czemu ty dojesz? Jedz swoją. A to jest średnie. To jest dużo lepsze, stary. Ja ugotowałem właśnie. Patrzcie, tak wygląda ugotowana cebula. Zmienia bardzo swój wygląd. Dobrze, że mam swoją cebulę, to mogę zagryć ten niedobry smak, stary, po twojej cebuli. Mi bardzo smakuje. Tutaj zawodnik pierwszy jest. Co ty tak wolno to jesz? To jest gorące. Ale jest jeden plus tego odcinka, że nie płacicie hajsu za każdą zjedzoną rzecz, więc chyba nie muszę tego jeść. Musisz. No jak? Tak się umówiliśmy, dżentelmeńska umowa, Grzesiu. No chyba, że... Potem dziewczyny piszą, dżentelmeni już dawno wyginęli. Więc wcinaj cebulę i kuchni jakieś w twarzy, poznała zapach dżentelmena. A dzisiaj ma randkę ze swoją dziewczyną. Idziemy, stary, do restauracji na wykwintną kolację, jakiegoś drinka i ja walący cebulą w nowych butach, w nowej kurtce i z cebulą w ryju! Koniec, nie jem. Całą naraz i połykaj. I połykaj teraz. Dawaj, nie gryź nawet. Grzesiu! Grzesiu! Nie wyrzucam cię jutro na jajecznicę! Losuj, losuj! Ja wiem co będzie teraz. Mogę zrobić pierwszy? Nie, to! Uwaga, uwaga! Surowe! Yes! Yes!
jest! Zarąbiście! Tak, na pewno. Na pewno się cieszę. Ja jestem prawdziwym mężczyzną, chłopaki. Czy ja będę miał mięso smażone? Masz smażone mięso, tak. Czy je gotowane? Gotowane. Gotowane mięso. Wolisz surowe? Nie. Gotowane wolę. Właśnie, ale... mogę się zamienić. Zipek! Zipek! Dawaj, no jedz! Halo, patrzcie! Patrzcie, to jest hala, odkąd kupiliśmy Zipkowi VR-a na odcinku. Daj to, oddawaj. No zaraz! Dawaj, zabawki! Dawaj! Zipek potraci się, tak się nie ma z nim odcinki. Dobra, już. Zjadłeś mu? Ej! To jest smażone, cię. To jest smażone, tylko 3 sekundy było smażone. To moje jedzenie, co ty robisz? Garnik, masz surowe. Czekaj, nie jest, czekaj, chcę pokazać widzom, jak moje obrzydliwie wygląda, zobaczcie, fuu. Grzesiu, widzowie cię wyśmieją. Jak ty się użalasz nad sobą, gdy ja mam to? To ładnie wygląda. No to masz. Zamieniasz się? Ale muszę to zjeść? Tak. Czy mogę sobie smażyć? Musisz to zjeść. Nie, to nie. Dobra, zobaczmy w takim razie. Ach. Nie, stary, nie jedz tego. Nie możesz tego zjeść. Nie jedz tego! Ej, jakie to jest dobre. Ej, moje od razu zaczęło gorzej smakować. Nie jedz, nie jedz. Ja tylko to zobaczyłem. Ej, no nie, nie, oddaj! Fabi! Nie! Oddaj, no, Grzesiu! Czemu on mi zabrał mój kotlet? Trzeba pieski dokarmiać, stary. Nie wiem, tracisz punkt. Nie możesz iść surowego, będziesz chory! Nie. A jutro mamy nagrywki! Nie, surowe, stary, tatara wszystko. Zipek, zabierz mu to, proszę cię. Nie, możesz być chory, nie? Mogę? No możesz, ale nie. Ale chcesz? Jak chcesz, no. Dobra, zjadłem pół. No, idź, idź. Zaliczamy? Zaliczam, tak. No a teraz zobaczcie na to. Ale pięknie zrobione. Ale pyszne. Moje piękne. Piękne mięso mam. To jest w ogóle bardzo dobre mięso. Jako znawca mogę wam powiedzieć, że... smaczne. Dobra, kto chce losować jako pierwszy? Mogę ja, stary, dobra, kręcimy kołem fortuny. Mam nadzieję, że teraz zjesz sobie coś surowego. Nie, please, nie. O nie. Smażone, moje ulubione. Dobra. Czyli znowu ty? Zipek nie lubi surowego, więc gotowane dostanę. Nieco. O! Jest! No, pokrę... A nie, czy ja mam gotowane? Kurde, gotowane żarcie też możemy mięso. Się zamienić. Surowe zagotowane? Tak. Serio? Tak. Dobra, surowe zagotowane. Surowe zagotowane, no, spoko. Smażona pieczara! Pieczarki. Nice. Czekaj. Zamiana. Aha, bo to jest ugotowana? Tak. Tak. A to jest surowa. Ale osobiście pieczarkę mógłbym surową zjeść. Bo ta jest taka tłusta, trochę taka... Dajmy, że się chyba nie postarał. A normalnie się gotuje pieczarki? Nie. Smaży się. Pieczarki się je na surowo. Tak, je się na surowo, normalnie. No tak. Można jeść je na surowo, to prawda. Ja czyli gotowane, no, tym bardziej. Tylko co wtedy trujące? Można. Kurde, że jest tak, ale głupoty. Nieprawda. To są bardzo pożywne grzyby, stary. Ale ja jestem w tym filmie człowiekiem pierwotnym. Dlatego, że wszystko jem na surowo teraz. U mnie w wiosce jeszcze nie wynaleźli ognia. Ale ludzie zrobili taką przewagę nad zwierzętami tylko dlatego, że używali ognia, więc trochę się odmurzasz, stary Jezus, surowy, no. Wiesz? Dobra, zjedzone. Ja się zastanawiam, jakie ona ma takie wartości, ta pieczarka, jak mówiłeś, że o, tyle ma wartości w sobie. Co ona ma w sobie? Kto tak mówił? No ty przed chwilą. Kiedy? Zjedzmy kolejne jedzonko. Zjedzmy kolejne jedzonko. Kolejne jedzonko. Kolejne jedzonko. Coś surowego, please, bo ty okay. Lubisz. Nie. O, znowu gotowany. Ja jestem dzisiaj w gorącej w wodzie kąpany. Nie, no czemu? Zawsze każdym razem jak jestem drugi, to mam surowy. Tak? Mhm. Bo tak to ustawiłem, stary. Smażone! Jest! W końcu! Grzesiu, powodzenie. Musiało być w końcu surowe, bo już nie miałem ani razu surowego. Fasolka? Jest! A fasolkę można w ogóle na surowo? Nie wiem, nie wiem. Będą boczki, będzie żyganko, panowie. Dawaj! Ale smażona fasolka to jest najlepsze rzecz na świecie. Nie, to jest za dobre, że to jest widelcem. To jest za dobre, że ty jesz widelcem. Idziesz do ekskluzywnej restauracji z przepysznym jedzeniem i mówisz: to jest za dobre, żeby iść łyżką i widelcem. Widzowie, wy też tak macie, że jak coś jest dobre, to nie jecie widelcami ani łyżką? No jak jest pizzą z burgerem? Jak jest burgera, na przykład idziesz do restauracji, nie? I dostajesz sztućce do burgera. To jesz sztućcami burgera. Ja jem ekskluzywny. Oficjalnie najbardziej smakowite jedzenie świata to jest pizza. Prawda. I się je rękami. Zwracam honor. Chyba, że jesteście psychopatami. Takimi, którzy noszą takie maski dziwne, ale plastikowe i chodzą na hali, rozwalają rzeczy i są straszni. Wiesz, ale nie muszą chodzić na hale. Jak ta fasola w ogóle? Brzuch mnie zaczyna boleć. Wmawiasz sobie, jedz jeszcze jedno. To masz jeszcze z jakąś taką bułką tartą? Kurde. Zarąbiste. To jest przepyszne. No dzisiaj kuchnia się postarała. Aha. Nie to co ostatnio American Breakfast. Powiem, że to jest bardzo dobre i smakuje trochę, jakbym był na polu, zbierał tą fasolkę i po prostu ją podjadał podczas pracy. Wiecie, tak jakby... Tak... Już widać skąd ten brzuszek i czemu nie pracujesz już na polu. Czujesz... Wyrzucili mnie za podjadanie. Czujesz piach między zębami? Czuję między zębami? Piach, nie? Bo z pola, nie? Nie, właśnie nie. I to trochę mi odejmuje takiego, wiesz, vibe'u, nie?